Dnia 20 kwietnia o godzinie 0:47 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie otrzymał zgłoszenie alarmowe w formie elektronicznej formatki przekazane z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W treści zgłoszenia wynikało, że pali się budynek drewniany w miejscowości Wola Bystrzyska na terenie gminy Wojcieszków w powiecie łukowskim. Budynek był objęty całkowicie pożarem i z treści wynikało, że w budynku znajduje się mężczyzna. Na miejsce zdarzenia dyżurny stanowiska kierowania skierował 7 zastępów ratowniczych, w tym 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łukowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że budynek jest objęty całkowicie pożarem. Był to budynek drewniany, kryty eternitem o wymiarach 10x6, wysokość 5 metrów. Dowódca polecił podać 4 prądy wody w natarciu na pożar. Następnie po ugaszeniu pożaru częściowo dowódca zdecydował się na wprowadzenie roty gaśniczej do wnętrza budynku wraz z prądem gaśniczym. Ratownicy byli zabezpieczeni w aparaty ochrony układu oddechowego. Przeszukując pomieszczenia budynku, w pomieszczeniu kuchni znaleziono mężczyznę. Ze względu na znaczną deformację ciała w wyniku oddziaływania termicznego odstąpiono od medycznych działań ratowniczych i ewakuacji osoby poszkodowanej z budynku na zewnątrz miejsce bezpieczne. Zastosowano wentylację osiową w celu oddymienia pomieszczeń budynku. Następnie działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i oświetleniu terenu akcji. Do działań operacyjnych prowadzonych przez policję i prokuraturę w Łukowie. Po zakończeniu działań operacyjnych prowadzonych przez policję i prokuraturę przystąpiono do częściowej rozbiórki nadpalonych elementów konstrukcji budynku i do gaszenia pogorzeliska. Na miejsce zdarzenia udał się z Komendy Powiatowej zastępca dowódcy JRG Łuków. Działania trwały około 4 godzin 30 minut. W działaniach brało 8 zastępów ratowniczych, w tym 34 ratowników.